Dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w wieczornym programie Telewizji Republika W Punkt. Pierwszym gościem jest pan poseł Marek Suski, wiceszef klubu Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie pośle. Witam pana, witam państwa. Panie pośle, no takiego wrzasku to ja dawno nie słyszałem, jak słyszę od kilku dni, kiedy to pan prezydent podpisał ustawę powołującą do życia komisję do spraw zbadania wpływów rosyjskich w Polsce. Dlaczego opozycja tak pana zdaniem, no niebo i ziemię już porusza, największe tony uderza, tu już byliśmy porównywani z Białorusią, z Koreą Północną, z Ugandą, już nie chce mi się tego wszystkiego, z ustawami norymberskimi, płonącym Reichstagiem i tak dalej, i tak dalej, no i oczywiście z komorami. O co chodzi, że taki jest wrzask? To mnie to przypomina sytuację po ogłoszeniu listy współpracowników SB, po którym był upadek rządu i wtedy Donald Tusk liczył głosy i razem z panem prezydentem Wałęsą obalali rząd Olszewskiego. Teraz nie ma Wałęsy jako prezydenta czy Komorowskiego, nie ma z kim obalać rządu, ale wrzask jest podobny. No, myślę, że wtedy ujawnienie nazwisk wielu ludzi, którzy współpracowało z SB, było wstrząsem, bo się dowiedzieliśmy o niektórych ludziach, których uważaliśmy, że to byli działacze opozycji, a się okazało, że to byli podstawieni działacze albo przejęci, zaszantażowani, ale donosili, pisali, brali pieniądze. No i teraz ten wrzask jest podobny, być może to jest wynikiem tego, że też jakaś część ludzi boi się, że się okaże, że współpracowali, pisali donosy i brali pieniądze. No to jest w przypadku agentury bardzo prawdopodobne. Panie pośle, jak to jest niebezpieczne, to widać na przekładzie, który przed chwilą omówiłem z profesorem Sławomirem Cęckiewiczem. Chodzi o wpływ na decyzję prezydenta Rzeczpospolitej, który o mały włos, no gdyby nie premier Jan Olszewski i tamta Rada Ministrów, to byśmy byli w bardzo głębokich tarapatach chyba do dzisiaj. Jak pan uważa, które wątki z czasu, który obejmuje ma objąć ta komisja, bo to przypomnijmy 2007-2022, które te wątki powinny być zbadane w pierwszym rzędzie? O, to trudno mi jest powiedzieć, jakby wyrażać opinię, to komisja się zbierze i będzie o tym decydować. Natomiast dla mnie takie dość wstrząsające rzeczy to była ta umowa gazowa, gdzie dowiedzieliśmy się, że instrukcja negocjacyjna była dopasowywana do już podpisanej umowy. Czyli w ogóle wszystko na głowie stało. Umowa, na podstawie której wpuszczono do kontrwywiadu europejskiego FSB, podpisano takie porozumienie o współpracy, no to straciliśmy całkowicie wiarygodność. Kwestia ogłoszenia rezygnacji z tarczy antyrakietowej to zrobione przez Tuska w święto narodowe Stanów Zjednoczonych, czyli taki policzek po prostu wymierzony. No to a wcześniej Donald Tusk nie odebrał telefonu od Baracka Obamy, to też niegrzeczne trochę zachowanie. No niegrzeczne, ale to jest dużo większą wagę ma wygłoszenie czegoś takiego, że nam jest to po prostu niepotrzebne. I później mówienie o tym, że robimy łaskę Amerykanom, to raczej oni nam robią przysługę, że tu jest polskie wojsko, amerykańskie wojsko, które w razie czego będzie bronić polskiej ziemi. Oni tego nie chcieli i likwidowali w ogóle wojsko, więc to jest kolejny temat, dlaczego likwidowano armię, dlaczego przesunięto właśnie bronić Polski na Wiśle, koncepcję tak? obrony przesunięto na Wisłę, czyli tak na dobrą sprawę dopuszczono nowy podział, nowy rozbiór Polski, no bo jak nie bronimy połowy naszego terytorium, no to w razie czego rosyjskie czy białoruskie wojska wkraczają jak w masło. To jest kolejna rzecz i wpuszczenie, czy też zachęcanie do wpuszczenia na
polską ziemię inwestycji w petrochemię. No tutaj Lotos i możliwy jakiś transfer własności czy też inwestycji, bo również w tej notatce, która została też odtajniona, była kwestia, że minister Sikorski, będąc w Moskwie, miał Rosjan zachęcać. No i kwestia Morzejek z kolei, że Morzejki też mogły być przedmiotem sprzedaży Rosji. No to wszystko układa się w jedną całość. Interesy Rosji byłyby tutaj reprezentowane, a Polska byłaby bezbronna, bo bylibyśmy całkowicie skazani na rosyjski szantaż energetyczny. I teraz to byśmy stali pod CPN-ami, gdzie nie byłoby paliwa. To jest kwestia energetyki, która powinna być też... O ile pod tymi CPN-ami nie stałaby armia rosyjska, obawiam się. No być może po tamtej stronie Wisły, być może tak. Czyli zatrzymaliby się na Pradze, jak przy powstaniu warszawskim. Panie Mierze, a skąd taka polityka Donalda Tuska? Czy za tym mogła stać jakaś myśl państwowa? Bo profesor Roszkowski w moim programie zauważył, że Donald Tusk jest jedynym polskim politykiem, który jednocześnie chciał przyjaźni z Niemcami i z Rosją. Wygląda na to, że chciał i bardziej dbał o interesy obu naszych sąsiadów, którzy już parę razy w historii ręka w rękę nas podbijali, napadali, rozbierali. I tutaj, gdyby doszło do tych wszystkich, a już do niektórych doszło, gdyby doszło do tych wszystkich zamierzeń, no przypomnę też, syn Donalda Tuska dla Amber Gold pracował, która miała doprowadzić do upadłości LOT-u i tak naprawdę przejęcie przez Air Berlin naszego nieba, masy upadłościowej, być może wykupienia za grosze i też kolejna firma byłaby zlikwidowana, Polska. Więc tutaj tych wątków jest bardzo dużo. Dlaczego robił to Donald Tusk? No tego ja nie wiem. Pewnie gdyby go zapytać, to na pewno by prawdy nie powiedział. No ale myślę, że komisja będzie o te wszystkie rzeczy pytać. Wystarczy przeczytać książkę Donalda Tuska pod tytułem Szczerze, tam szczerze. powiem, że to każdemu polecam przeczytanie tej książki, bo tak, to jest dowód na niewielkie horyzonty tego człowieka. Szkoda czasu. Ale nie, to akurat jest ważny dokument, jak sądzę. Natomiast kwestia nacisku na polski rząd, na Zjednoczoną Prawicę w tej sprawie, bo już zdążyli się wypowiedzieć Amerykanie. W tej chwili właśnie trwa debata w Parlamencie Europejskim, tam znowu RW-test, bo badanie rosyjskich wpływów podobno jest sprzeczne z konstytucją i praworządnością. Ale i w ogóle z którą? Z europejską? Bo z naszą chyba nie. Natomiast tam w Parlamencie Europejskim jest taka instytucja, OLAF się nazywa, i ona bada różne afery łapówkarskie i tropy prowadzą, że źródłem dużych pieniędzy była Rosja. Więc to być może jest też odpowiedź na to, uderz w stół, nożyce się odezwą. No tam te setki milionów, które gdzieś poszły, chyba nie w próżnię. Więc niestety tam również w Parlamencie Europejskim taka komisja powinna powstać, żebyśmy mogli czuć się suwerenni i w Unii Europejskiej, i w Polsce, to musimy wreszcie dokonać oczyszczenia, bo tego oczyszczenia nie było. No, jeden agent Ałganów wyjechał, reszta została i oni tu są i swoje interesy różnymi sposobami na pewno robią, a ostatnio, no, po wybuchu wojny, to już jest bardzo niebezpieczne, bo Rosjanie zapowiadają akty terroru, czyli terrorystyczne jakieś wydarzenia, zamachy, różnego rodzaju tego typu rzeczy. I została też przez nasze służby rozpracowana pewna grupa, która planowała jakieś działania tego typu, inspirowane właśnie przez Rosję. Więc to wszystko jest możliwe, że nie tylko jakaś rakieta, która wleciała i próba dokonania aktu dywersji, że jeszcze Rosja może tutaj próbować coś zrobić. Więc wyeliminowanie tego zagrożenia, żebyśmy byli bezpieczni, wymaga
wyłapania tych agentów, którzy tu hulają i są niestety pod ochroną pewnych sił i u nas, i w Parlamencie Europejskim. To jest bardzo dziwne, niebezpieczne, no i dla Polski bardzo złe. Ale ma to efekt polityczny również, bo no, trzeba zauważyć, że to skonsolidowało opozycję. Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz już teraz się wybierają na marsz 4 czerwca. Może dojdzie nawet do zjednoczenia tych list, jak pan profesor uważa. Pan poseł uważa. Tak, kiedyś, jak pamiętam, w PRL-u to mówiono, wszyscy agenty odpór dali. A po polsku, no, wszyscy agenci się bronią. Ja oczywiście nie mówię, że ci liderzy są agentami, no ale pewnie gdzieś tam mają doradców, którzy im doradzają, a to, że Rosjanie poprzez różnych doradców próbują wpływać na bieg wydarzeń, bieg wyborów, no to wiemy, nawet w Stanach Zjednoczonych takie próby były, nie wiadomo, czy udane, czy nieudane, bo tam jest chyba śledztwo w tej sprawie. No, że nawet komisja jest. Jest tak. Komisja, no to też taka śledcza komisja. No więc to jest sytuacja bardzo groźna, bo oni się przygotowywali długo do wojny i przygotowywali sieci, nie jedną siatkę, tylko różne sieci agenturalne do robienia wpływów. Wykupywali pewne wrażliwe elementy, przecież wykupili zbiorniki gazu w Rosji, przepraszam, w Niemczech Rosjanie wykupili zbiorniki gazu i później te zbiorniki nie były wypełnione. Jak przyszła wojna, gaz przestał płynąć i Niemcy nawet do nas się zwracali, żebyśmy my im odstąpili gaz, bo my mamy gazoport, bo byliśmy przewidujący, że taka sytuacja może nastąpić, a oni nie mieli. I Baltic Pipe jeszcze w dodatku. I Baltic Pipe. No, Niemcy tutaj wybudowali bardzo szybko sobie te gazoporty, łamiąc wszelkie zasady ochrony środowiska, zgód i tak dalej. Żadni tam zieloni nie mogli nawet pisnąć, no bo tutaj był, można powiedzieć, imperatyw wyższej konieczności. Pośle, Niemcy nie mogli marznąć, więc ekolodzy poszli. Wiadomo, że niemiecki węgiel brunatny nas, jest zielony. To. Tak, gdybyśmy to u nas zrobili, to znowu byłby wrzaski. Ale ja bym chciał zapytać o ten marsz 4 czerwca, bo ja mam w oczach ten obrazek Donalda Tuska z 4 czerwca tylko 92 roku, który jak mówi, rząd, panowie, policzmy głosy, to ta koalicja okazuje się bardzo trwała. Też będzie liczyć głosy na tym marszu. Myśli pan, że będzie taka słaba frekwencja, tak? Nie, nie, ja mówię w tym sensie, że oni będą liczyć głosy, ile możemy zdobyć, żeby obalić ten rząd, który dba o interesy Polski i chce naszego bezpieczeństwa, no, żeby znowu armię zlikwidować, sprzedać pewnie najważniejsze nasze srebra rodowe, gospodarcze. Bo oni mieli taki plan, że wszystko chcieli sprzedać, na szczęście przegrali wybory, myśmy odkupili część rzeczy, które oni już sprzedali, no i będą liczyć głosy, no, będą wybory. Ale skąd jest, bierze trwałość tej koalicji nocnej zmiany? No, to trzeba by sięgnąć do historii, w jaki sposób powstawały te różne ugrupowania, no ten tak zwany PSL, przecież to nie jest ten PSL, do którego tradycji oni się próbują doczepić, to jest ZSL, który tak naprawdę był batem na prawdziwy PSL. Przecież tam setki ludzi zostało zamordowanych, kilkadziesiąt tysięcy siedziało w więzieniach. No i ten ZSL, który powstał jako czerwona reprezentacja wsi, a dzisiaj oni mówią, że my jesteśmy PSL-em, no i chcą Witosa wynosić jako swojego bohatera, Mikołajczyka i tak dalej. No to jest jedna rzecz. No, postkomuniści, no to lewica, a Platforma, no to kto zakładał Platformę? No, jeden generał służb specjalnych powiedział, że to my, służby, założyliśmy Platformę.
To chyba generał nie jest. Gromosław Czepiński, no właśnie, były szef UOP-u. To chyba nie jest nic nadzwyczajnego, że ta okrągłostołowa zmowa przeciwko demokracji w Polsce i tak naprawdę oczyszczeniu polskiej sceny politycznej, że ona wciąż obowiązuje, przynajmniej po tamtej stronie. A my od początku, no dlatego zakładaliśmy porozumienie centrum, nie godząc się na ten układ z komunistami, gdzie tam przy stole z jednej strony siedzieli komuniści, z drugiej strony część ich agentów i się niby to dogadali, że będzie teraz demokracja, bo będą rządzić agenci. No my się na to nie godziliśmy i nie godzimy się nadal. Dlatego, że jeżeli Polska ma się rozwijać, ma być krajem suwerennym, wolnym, sprawiedliwym i uczciwym, to trzeba się pozbyć tych agentów. I trzeba skończyć z tą zmową służb specjalnych i PRL-owskich dygnitarzy, którzy po to między innymi był stan wojenny, żeby się przygotować do operacji pseudo zbudowania demokracji w Polsce. To w 1989 roku po części był teatrzyk dla grzecznych dzieci i ten teatrzyk oni próbują jeszcze wciąż ratować, a ponieważ my żeśmy odsłonili kulisy, a jeszcze ta komisja chce odsłonić więcej, no to stąd jest ten wrzask, bo oni już poczuli się, że no, przeszło im suchą nogą przez to Morze Czerwone i że już teraz nikt im nic nie zrobi, bo się nic nie wyda. A no a tu przy okazji tej komisji się po prostu wyda. Panie pośle, no tymczasem kampania wyborcza w toku. Pomimo ogłoszenia naprawdę poważnej propozycji, mówię o 800 plus i innych propozycji, no te sondaże nie eksplodowały do góry. Jak pan ocenia szansę wygrania wyborów? Ja jestem przekonany, że Polacy prędzej czy później, ci, którzy nas nie popierają, zobaczą, że z jednej strony jest rząd, który dba o Polskę, o naszą siłę, o nasze bezpieczeństwo, że nie daje Polski okradać różnym mafiom VAT-owskim czy paliwowym. Zresztą te paliwowe mafie to w dużym stopniu były rosyjskie. A z drugiej strony mamy tych, którzy już próbowali Polskę osłabić, likwidując wojsko, sprzedając nasze najlepsze firmy, no i prowadząc taką poddańczą politykę wobec dwóch stolic po naszej wschodniej i zachodniej stronie. No to dla mnie wybór jest jednoznaczny. Jest tylko Prawo i Sprawiedliwość, które chroni naszych interesów. Chce silnej Polski, bezpieczeństwa dla naszych obywateli. Z drugiej strony jest ta opozycja, którą różnie można by nazywać, ale ja nawet w którymś momencie myślałem, że oni są po prostu tylko nieudolni. Ale jednak coraz bardziej jestem przekonany, że ta nieudolność była udawana. Tak naprawdę chodziło o bardzo mocne osłabienie Polski, poddanie jej po prostu pod wpływy innych. Panie pośle, a jak idzie no, ta praca wyborcza? Bo to niesłychanie ważna część polityki, która gdzieś się rozgrywa na ogół w cieniu. Układanie list, dogadywanie się z koalicjantami, ze Zbigniewem Ziobrą pewnie będzie najtrudniej, ale tam są też inni koalicjanci. Ja myślę, że jednak przy tym takim bardzo wyraźnym podziale i przy tym niebezpieczeństwie przejęcia przez tych, którzy tam obalili rząd Olszewskiego, liczących wtedy głosy i teraz też, że jednak dobro państwa, dobro Polski zwycięży i będziemy razem. A praca w terenie trwa. No, spotykamy się, można powiedzieć, codziennie w różnych miejscach, setki spotkań. Proszę zobaczyć premiera, który jeździ od miejsca do miejsca, robi konferencje prasowe, pokazuje sukcesy dotychczasowe, bo niewątpliwie przez te prawie 8 lat Polska dokonała skoku cywilizacyjnego, no i przedstawia plany na dalszy rozwój kraju, no a tamci przedstawiają plany na likwidację wszystkiego. Mówią, to wszystko, co PiS zrobił, to my zlikwidujemy. Jedną ustawą, a ludzi, którzy to robią, no przyjdą tacy odważni i ich wyprowadzą. No to jest zapowiedź po prostu dyktatury, no i zniszczenia dorobku Polaków, bo tak naprawdę to jest dorobek Polaków. To, co się udało zrobić, te wszystkie inwestycje, no pewnie i ten program 800+, wtedy nie wejdzie w życie, a może nawet będzie tak zweryfikowany, że część ludzi w ogóle go straci.
nie wiadomo w ogóle, czy będzie, no ale tutaj trudno jest przewidywać, co oni zrobią. Ja pamiętam, jak nas do sądu pozywali, kiedy my mówiliśmy, że podniosą wiek emerytalny. Przed wyborami do sądu nas pozywali, że to nieprawda, kłamstwa. Co było po wyborach? Łop. Jak znam życie, wygrywali w tych sądach, chociaż nie pamiętam dokładnych rozpraw. Tak, no mamy sytuację taką, że no Jarosław Kaczyński za ocenę polityczną 700 tysięcy kary, a inny poseł Platformy za no, różne nieprawdziwe tezy sąd uznał, że nie można go sądzić, bo ma immunitet. Może dlatego, że ci sędziowie będą w tym marszu 4 czerwca. Może tam od razu taki salę sądową, taką mobilną. A to tam was, nas pewnie, bo mi zobaczymy, też... zobaczymy, czy będzie transparent justicji. No ale ma być, to ma być. Pan sędzia Laskowski powiedział, że będzie tam jako obywatel. Aha. No sędziowie jednak powinni się powstrzymywać od udziału w imprezach politycznych, bo oni powinni być apolityczni. No jeżeli będą brać udział w takim marszu, to deklarują swoją stronniczość, a sędziowie powinni być bezstronni. Panie, na koniec pytanie, panie pośle, o stawkę tych wyborów. Zgadza się pan z takim twierdzeniem, że to są najważniejsze wybory od 89 roku? No może od 91, bo te w 89 roku to były jednak kontraktowe i no nie były to całkiem wolne wybory. One były tylko Ale werdykt był jednoznaczny Polaków. To... No tak, to prawda. Werdykt był jednoznaczny, ale w Sejmie większość miała jednak komuna. A tylko wolne były do Senatu. No i tam werdykt był 99-1. To było pokazanie, że ludzie nie chcieli komuny. No a później się to tak rozmywało, no i SLD nawet razem z PSL-em później wygrali wybory i rządzili Polską. Bardzo szybko oni wymyślili hasło komunowróć, że za komuny było lepiej, bo doprowadzili do takiej ruiny kraj, że rząd, który powstał po 89 roku, no też podjął bardzo trudne, nawet może za trudne, a może nawet niepotrzebne niektóre reformy, chociażby tutaj te reformy Balcerowicza, no, że hasło komunowróć zwyciężyło i oni zwyciężyli, jeszcze 4 lata później rządzili. No i mieli Jaruzelskiego, no to też kuriozum. Mieli wpływy w służbach, to pewnie jest, może właśnie bardzo być długo przedmiotem, bo ten wspomniany generał Służby Bezpieczeństwa, który tworzył Platformę Obywatelską, no był szefem UOP-u, a wywodził się z pierwszego Departamentu komunistycznego wywiadu. Ci ludzie, którzy kierowali zbrodniczą formacją, która dokonywała zbrodni na księżach czy na opozycjonistach, później tak suchą stopą przeszli i już byli zweryfikowani, bo jak była weryfikacja, to zdaje się tylko jeden był negatywnie zweryfikowany, a ci, którzy pracowali w cenzurze, no po 89 roku stali się wybitnymi dziennikarzami. Piewcami wolności słowa. No, broniącymi demokracji. Niektórzy do dzisiaj bronią demokracji. Panie pośle. Popatrzymy na pewną telewizję w TVN-ie, to tam takie gwiazdy jeszcze chyba do dzisiaj występują. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Telewizji Republika. W programie W Punkt poseł Marek Suski, wiceszef Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Kłaniam się, panie pośle. Dziękuję państwu. Miłego dnia mimo wszystko. Państwa zapraszam na krótką przerwę.